Czyli przysłużył się pan partii. I to mocno. Stąd jakby coś się tam należało. Na początku 2016 roku zostałem dyrektorem elektrowni Turów. A gdyby pan nie był w PiS-ie, dostałby pan taką propozycję? Nie sądzę. Trzeba się zrzucić na wybory, dostaje się numer konta i tytuł. Tytuł przelewu też pan dostał? Tak, tak. Ja wiedziałem, że ja muszę, nie? No bo posłuszeństwo było wymagane. Pokryłem chyba w dużym stopniu całość jej kampanii wyborczej. Czy pan rozumie, że ja absolutnie temu zaprzeczam? Czyli to jest finansowanie kampanii na lewo. Nasz taki obowiązek dla dobra partii. Czy partia próbowała podsuwać jakieś osoby, żeby pan zatrudniał? Były takie pojedyncze sytuacje. Partia rządzi, partia dzieli. Nie ma faktur. Nie ma. Do ręki kasa. To oznaczało nielegalne finansowanie kampanii poza limitem. Tak. Pan by zeznał to wszystko przed sądem. To, co mówiłeś, to prawda. Pan sobie napisze swoją opowieść po swojemu. Nie zagłosuję już więcej na PiS.